Oświata polska na Litwie to dla nas temat absolutnie priorytetowy i kluczowy. Tu mamy 75 milionów, 25 milionów przeznaczamy na oświatę plus na inwestycje, to nawet troszkę więcej. Z tego gro ogromne, jak powiedziałem, jest na Litwę. Żeby zorientować się, jaka jest sytuacja, przeprowadziliśmy audyt, czyli chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda te 128 polskich placówek, jakie są plany, jakie są kłopoty. I teraz analizujemy całą sytuację. Będziemy starali się kupować autobusy i dowozić dzieci do jakiejś innej placówki. W każdym razie z naszego punktu widzenia, czyli Senatu, no będziemy robić wszystko, żeby te wszystkie dzieci objąć polską edukacją w polskich szkołach. Zdając sobie sprawę, że problem jest duży, że nie zawsze znajdujemy sojuszników, no i że jest kryzys. To nie są tylko ruchy migracyjne między Dublinem a Wilnem, czy między Edynburgiem a Warszawą, tylko że to są i mniejszości, które już są na stałe i następuje jakaś asymilacja, a te mniejszości mają swoje prawa. Czas jest ku temu odpowiedni. Jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie teraz, to kiedy?